No siemanko. Mamy środę, tak? Środę. Wyskoczyłem na szybkie 2 godzinki dzisiaj, bo później się umówiłem na wypadzik do lasu. Zobaczymy, czy będą chęci i siły. Odpaliłem Ubera i Volta. Zagramy teraz inaczej. Nie będę jechał w stronę Kazimierza, tylko pojedziemy tu pod Maczka na Wilicki. I gdzieś tu będziemy szukać zamówień. Mam nową bateryjkę, właśnie ją testuję. Wiedziałem już, że jak zamawiam, to muszę zamówić na piny płaskie, a nie na... Znaczy na piny okrągłe, a nie na piny płaskie. No i taka przyszła. Tylko kto by się spodziewał, że te piny okrągłe mogą być 3 albo 4. No i oczywiście ja mam 4, a przyszła na 3. Mój zaprzyjaźniony kolega po fachu, Tubiś TV, dał mi kontakt do serwisu, który zajmuje się naprawą rowerów elektrycznych. Więc napisałem do nich, czy bateriami też się zajmują. A ten mi mówi, że typowo bateriami się zajmują. Sam się, no to świetnie. No i przedstawiłem mu sytuację, jak to wygląda. Czy jest w stanie mi przerobić wtyczkę na te 3 piny. Bo już myślę, ta moja trochę jest przemęczona. To przerobiłbym to wszystko już na te 3 piny, co mam w tej nowej. Ale ktoś mi mówi, że bez problemu. Żebym wpadł za tydzień, bo na urlopie są. I napisałem do tego MG Volta, jak sprawa wygląda. Zaproponował, że wyśle mi te piny za darmo. Jak umiem sobie przełożyć sam, żebym sobie to przełożył. A jak nie, to żebym im odesłał baterię i oni to zrobią. Dzisiaj przeprowadzam rower. Podobno pod galerią Kazimierz łapią rowerzystów, co przejeżdżają na pasach. No i następnego dnia mi te piny przyszły. I tak sobie myślę, nie jednego drona się w życiu zlutowało. Zobaczyłem filmik na YouTubie, jak to się podmienia. To kwestia odkręcenia 10 śrub, przelutowania 2 kabelków. Złożenie i powinno hulać. Jedyny problem pojawia się wtedy, gdy wtyk jest zalany silikonem. Bo trzeba trochę poskrobać. Najlepiej czymś plastikowym, żeby nie zawrzeć tych 2 przewodów. Tam wrzucę jakieś przebitki z całej tej operacji, ale też nie za dużo, bo wziąłem cały majdan na ogródek, bo nie byłem pewien, czy to nie zrobi kabum. No i pech chciał, że w tle psie główienko leży. No to jak to tak publikować? No nie wypada. No i co? Poskrobałem, polutowałem, złożyłem. No i przyszedł czas, żeby to podpiąć. I sprawdzić, czy jebnie, czy nie jebnie. No, więc skoro jeżdżę, to nie jebło. Udało się. Mam teraz 2 bateryjki. Od poniedziałku zaczynamy urlop. Pojeździmy na 2, żeby tylko zamówienia jeszcze jakieś były.
Jak na razie to kiepsko wygląda. Kurde mi zryły. Wczoraj im rozjeżdżałem te kopce kosiarką, a dzisiaj znowu nowe. Dobra, a więc moi drodzy, dzisiaj rozbieramy baterię. Dostałem te piny z tego sklepu, gdzie baterię kupowałem, żebym sobie podmienił, by tu byś mi tam ogarnął kontakt do gościa, co mi to zrobi, ale jest na urlopie teraz i dopiero gdzieś z początkiem nowego tygodnia by się tym zajął. No a ja bym chciał mieć to już dzisiaj. No, tu jest ten stary, tu będzie nowy. Na trzy piny. Kurde, no nie jednego drona się lutowało w życiu. Co może później tak? Ono może później tak, dlatego robię to na ogródku. No to najwyżej spalę połowę ogrodu, a nie chałupę. No jak lutowałem drona, to zjarałem dwie płytki. Bo zrobiłem zwarcie. Byłem w plecy 300 za sztukę. No to będę dwa koła w plecy i mogą być lepsze fajerwerki. Oglądałem tam jakiś filmik, jak to robią. No zobaczymy. Trzeba odkręcić te 10 śrub. Później te dwie chyba. Zobaczymy. Najważniejsze to nie pomylić plusa z minusem, nie? Mam tam za sobą dwa wiaderka wody przygotowane. Będziemy gasić pożar. Z tego co widziałem, to wielkiej filozofii tam nie ma, bo są tylko dwa kabelki do przelutowania. Ta pokrywka się teraz ściągnie. Króciutkie te przewody. Jest to nasrane jakiejś silikon. Będzie tak kolorowo. Aha, tu są jeszcze śruby do skręcenia. Dobra. Zalany.
Już wiem, co ktoś mówił. Co ktoś miał na myśli, mówiąc, że jak nie jest zasylikonowane, to stówka. A jak zasylikonowane, to trochę drożej. Żebym tylko dotknął dwóch na raz. Będzie problem. Może lepiej by to było czymś plastikowym robić. To będzie za miękkie. No właśnie. Dobra, przewody obcięte. Spasuje jakoś to gniazdo wydostać. Dobra, wyszło. Trzeba było to robić założonym, a nie ściągać to. Z cholera wie, czy mi to wejdzie.
To jest plus. Jedzie jak złoto. Jeszcze mnie czeka w rowerze przekręcenie listwy i przelutowanie tego XT-ka, bo ta nowa bateria i listwa przyszła mi na XT60. Trzeba będzie tą 90 wrzucić z listwy od tej baterii. Ideolo. No i dobra, udało mi się to gniazdo osadzić. Tutaj będę chciał jeszcze trochę silikonu nałożyć, żeby w razie gdyby jednak ta termokurczka nie wystarczyła, to zawsze coś ten silikon ochroni. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobrze by było ją w ogóle sprawdzić. Zaimnowale to silikonu, ale zawsze jak to ja, zawsze wszystko od dupy strony. Później będę wydobywał. Dobra, myślę, że wystarczy. Dobra, teraz te dwie śrubki z silikonem. Będę się dbał to podłączyć. W dronach miałem takie coś jak smoke stopper. Polegało to na tym, że jak było jakieś zwarcie i miało się coś stać, to po prostu nie zadziałało. W sumie mam go. Tylko trzeba. W sumie się nadaje do takiego czegoś. Czy tam ma mocy raczej więcej jak dron. Ogarnąłem, działa. Nic nie zjarałem. Jedna, druga,
także jest git. Aha, jest ślepa uliczka, tak? Tam, gdzie pani pojechała? Coś jest z Ubera. KFC Bonarko. Po co ja tu przejechałem, to ja nie wiem. Lampki sobie zamówiłem, takie jak Dexter ma w tym swoim wypasionym rowerze. Bo mnie się spodobały. Nie wiem, czy to konkretnie takie same, ale podobne. Mam włączniczek. Tu są z przodu zamontowane, to wam pokażę, jak staniemy pod galerią. No tylko problem jest taki, że nie są podpięte jeszcze. Ja chciałem je ładować już, bo niby w specyfikacji na stronie pisze, że są od 12 do 80 V. Więc tak myślę, przypnę do baterii po 48, tak w połowie będzie miała idealnie. No to dobrze, że Dexter pohamował moje emocje. I mówi, że sobie kupił, no właśnie, jak to się nazywa? Żebym sobie kupił przetwornicę z 48 na 12 V, bo spalę te żaróweczki. No i dobrze, że mi powiedział, bo już to miałem podpinać. No pewnie bym to spalił. A tak to jutro mi ta kosteczka przyjdzie, to podepnę to oświetlenie. Proszę z McDonalda kubeczka wylać, tutaj nie dolewamy. Proszę wylać. To jest KFC, nie McDonald's. Proszę tutaj oddać. Ebe, dzięki, no. Pewnie. Dobra, dziękuję. Dzięki. No problem w tym, że Uber chyba nie płaci za dojazd. Zapłaci mi za dostawę 800 metrów. Króciutko chłopaczka wyjaśniła z tym kubeczkiem. O, dostałem info. Moja przetwornica właśnie jest w drodze. Wczoraj też montowałem sobie rowerek manualny na zimę, w razie gdyby ten za nie mógł, to żeby mieć jakąś rezerwę. Zainstalowałem mu tam zabezpieczenia, błotniczki, dzwoneczek, uchwyt na telefon. Maciek na sam.
10 brutto. Nieźle. To będzie 8 zł. Ciężko ta kierownica chodzi, jak w motorze. Przez te lampy. Swoje ważą. Jak dalej pójdzie, to ja nawet na piwo nie zarobię, żeby się napić po tym lesie. Podobno przejazd otworzyli. Jedziemy sprawdzić. Dobra, i to ciekawe na jak długo. Godzina minęła, a ja mam zarobione 8 zł. Zajebiście. No, ta bateria nowa ma tylko tą jedną amperę godzinę więcej od tamtej. Ale mam wrażenie, że tak jeżdżę i jeżdżę, a tu w ogóle tej baterii nie ubywa. I teraz to wygląda tak, że nie wydaje mi się, żeby ta była na lepszych ogniwach. Znaczy na pewno jest na lepszych, ale nie aż tak to byłoby odczuwalne. Ja tamtej baterii nie kupiłem, jakiejś zleżanej już takiej. Ale jeżdżę już godzinę, a tu zeszło tyle co nic. Jesteś z Ubera. Nadwiślańska 5. To ramen. O kurde. Tak, tak to nie. Siódemka. Tu jest piątka. Ja mam jakieś dwa, E41 i C40. To te dwa. Dobra, dzięki. Dobra. Ja nie zauważyłem, a to mi drugie wpadło. To git. Lecimy na Zamojskiego. Nowego smoka postawili przy kładce. Ale wieje. Ale fajnie. Taki wiaterek zbawienny. W taki upał.
Dzień dobry. C40. To proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Do widzenia. Wzajemnie. A drugie jest kawałek. Na Zakupiańską. O panie. Siarczana. Ale że on w Dziurską wjechał. Jestem w szoku, że to koło się nie rozleciało całkiem. Ładne Kongo Bongo. Każdy chodzi jak chce. Wolcich zadzwonił, no ale niestety. Mam tylko nadzieję, że od wbicia się w to Dziursko ta zupa się nie rozlała. I tak tam z tym pieprzą, nigdy na czas tego nie ma, więc jak wsiadę tam za 10-15 minut, to się nic nie stanie. Nie mam teraz czasu sprawdzać, ale dobrze by było, jakby z tym Carrefourkiem pojechałbym w stronę domu. Za dwie dyszki. No zobaczymy. Silniczek się trochę przemęczył. 130 stopni. Koniec manetowania. Trzeba mu trochę pomóc. Więc tutaj potrzebuję chyba ten pin, no. 3542. Super, dziękuję. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, do widzenia. No, muszę przyznać, że w tym ramenie mają fajne te pojemniczki na tą zupkę. Właśnie dowiozłem to leżące na boku. No i nie wylało się. Ale szprychy grają.
premium burger tu otworzyli. Jak nie ma? Trzeba wyjść ze sklepu, za sklep do końca, tam na bramie to zostanie. Aha, tam dobra, wydają. Dziękuję. Do końca jest brama, tak? No jest. Dobra, dzięki. Do samego końca. Trochę dalej, ale miejmy nadzieję, że szybciej. Dzień dobry, 154 volt. Troszeczkę za przeproszeniem mi się błotniczek rozdupcył. Albo tylko poluzował na śrubkach. No pewnie przy tym strzale tam w tej dziurze. To będzie ten skrócik koło śmietników. Znowu nawigacja poprowadzi mnie do furtki, która jest zamknięta. Ale nie dam się zrobić. Objedziemy tu lewą stroną. Chyba najlepszy. No się autko trafiło i trzeba się wlec za nim. Mam nadzieję, że jak pani na prostą wyjedzie, to trochę do bagażu. No, o ten błotniczek też trzeba będzie, jak wszystko w tym rowerze, na kropelkę złapać. Dobra, jesteśmy. 180 metrów, 42. Wszystko, dziękuję, do widzenia. No dobra, daj jeszcze jedno, bo mam czas na takie jedno szybkie. Żeby podsumować te dwie godzinki. Jakoś tak w miarę przyzwoicie.
coś mi do kasku wpadło i nie chcę wyskoczyć. Mam nadzieję, że to mucha, a nie jakaś osa. Coś jest. Jakaś pizza. Ty, Rusek. Gdzieś w Polsce jest, a nie u siebie na Ukrainie. A ty, Darek, ty jesteś na przejściu dla pieszych, a nie na ścieżce rowerowej. Odwal się od Ruska. Dobra, wpadła jakaś pizza z zachodniej. Robimy to szybko i zawijam do domu. Mam nadzieję, że tego błotnika nie zgubię, bo jak go skleję, to się do czegoś przyda. Dobre. Pan z Volta? Z Volta, no. 586. Dwie minutki już są. Okej, okej. Proszę. O, momencik. Super, dziękuję, wzajemnie. No, to me modły zostały wysłuchane. Kursik. Bardzo fajny w stronę domu. Aha, się pan z radiowozu patrzył. No troszkę za szybko. No, mam 20 minut, żeby się do domu dostać. Po drodze to zamówienie muszę zrzucić. A tu kureczki. Dzień dobry. Proszę. Dzięki. Aha, bo ja wam tę lampę nie pokazałem. Takie coś. Trzeba jeszcze te kable jakoś dopracować. Kurde, zsiadłem z roweru i przypadkiem sobie manetkę nacisłem. Prawie mi go z rąk wyrwało z kubańca. Tam na samym końcu wkleję podsumowanie. Bo to znowu z tych dwóch apek to nie wiadomo. No to tyle, siema.